Tymczasem świerszcz smutną piosenkę śpiewa tobie. I gdzie dzierzgnięte w kamieniu widniały krużganki, dzisiaj lotne jaskółki występują w szranki. Bluszcze stuliły listki w ponurej żałobie i milczeniem uległe chlebodajne role. I dziś lepszych czasów wygląda Podole. Tak jeszcze 200 lat temu pisał Jan Urcyn Niemcewicz. I tyle tylko właśnie ostało się po nich dzisiejszych zamkach, fortecach i twierdzach Rzeczypospolitej, które do dziś wciąż jeszcze są świadectwem historii ziemi, nękanej niezliczonymi wojnami, bitwami i najazdami, deptanej kopytami tatarskich bachmatów, zroszonej krwią cylistryjskich Turków, karawaszów wołoskich, a nade wszystko bratnią lacką i ruską. Kres wciąż jeszcze zwierciadło dawnej i dumnej polskiej historii. Na tym podolskim odludziu, na tym ustroniu, w tym bardzo skromnym zamku urodził się najwybitniejszy polski monarcha, najbardziej znany na świecie. Pogromca Turków, zwycięzca spod Wiednia, Jan III Sobieski. Tu też urodził się inny polski król, Michał Korybut Wiśniowiecki. Zamek Oleski swymi początkami sięga XIV wieku. Położony jest na wyniosłym wzgórzu gorującym nad okolicą. Pod grodzie powstało w czasach książąt halicko-wołyńskich. I właścicielami kolejno byli tutaj Siemieńscy, Herburtowie, Kamieniedzcy, Daniłowiczowie. W dziejach Oleska na trwałe zapisał się Jan Daniłowicz, kasztelan krakowski, wojewoda ruski. To on na miejscu drewnianego wzniósł murowany zamek w stylu renesansowym, łączący w sobie cechy rezydencji magnackiej z fortecą. Po wygaśnięciu rodu Daniłowiczów zamek przeszedł w ręce koniec polskich, którzy nie dbali o niego. Zamek zaczął być niszczony, meble wywieziono i w roku 1682 zamek pod naciskiem królowy Marysienki kupuje król Jan III Sobieski. Wtedy to z wielkim pietyzmem zostaje odnowiony, zwłaszcza komnata o trzech oknach przy wieży nad bramą, w której się urodził przyszły król. Fakt urodzenia przyszłego monarchy i towarzyszące temu niezwykłe okoliczności odnotował kronikarz Mszale bazyliańskim. Urodził się w tutejszym zamku w Olesku w roku 1624, dnia którego czerwca, w Wigilię Przenajświętszej Trójcy, która to tajemnica przez całe życie w osobliwszej czci u niego zawsze była. Oto bowiem w czasie owego przyjścia na świat dziwna z rządzeniem niepojętej w swych cudach opatrzności przygoda się wydarzyła. Skoro bowiem odebrano niemowlę, po obmyciu go na stole marmurowym położono, który w tej samej chwili, jakby zerwany piorunem, na dwoje przepękł się. Ojciec Ziemaszko, znajdujący się przy tym zdarzeniu, odezwał się: znać, że niemowlę to spo ręki wszechmocności chwałę odebrało, która w całym chrześcijaństwie walor mieć będzie. Inne podanie głosi, że w dniu, w którym miał przyjść na świat Sobieski, nad zamkiem Oleskim przeszła potężna burza z piorunami i grzmotami.
od których część czeladzi na zamku kompletnie ogłuchła. Miała być to zapowiedź, że rodził się człowiek niezwykły, o nieprzewidywalnej biografii. I historia to potwierdziła. Królowa Marysieńka pielęgnowała wnętrza zamkowe. Lubiła siedzieć na jednej z wież i patrzeć w dal. Po śmierci króla nie opuściła Oleska, mimo że kuszono ją innymi zamkami. Tu dożyła swych dni ostatnich, gospodarząc razem z synami. Po śmierci Sobieskich Olesko przeszło znów w ręce Rzewuskich. U podnóża zamku rozciąga się rozległy ogród z wielką promenadą. I tu właśnie Wacław Rzewuski postanowił urządzić Muzeum Rzeźby na Wolnym Powietrzu. Z pobliskich miejscowości zwoził tu różne pomniki, głównie lwów, ale też figur antycznych i patronów świętych. Marzyło mu się, żeby zrobić tutaj lapidarium poniszczonych rzeźb, głównie w czasie różnych najazdów tatarskich, kozackich, tureckich. I te rzeźby w części się zachowały do dzisiaj. Zamek stracił swą świetność. Przypomniano sobie o nim w roku 1882, w przeddzień 200. rocznicy bitwy pod Wiedniem. Wówczas to we Lwowie powołano Komitet Opieki nad Zamkiem w Olesku. Miał stać się miejscem kultu zwycięzcy spod Wiednia i ważną pamiątką narodową. Ze zgromadzonych społecznych pieniędzy rozpoczęto renowację zamku i gromadzenie pamiątek po wiktorii wiedeńskiej. W czasie I wojny światowej został złupiony przez Rosjan. Później zagłada groziła mu podczas inwazji armii konnej Budionnego, bo w pobliskim Zagórzu rozegrał się krwawy dramat. Do dziś zachował się tutaj socrealistyczny pomnik wzniesiony na chwałę armii Budionnego w czasach sowieckich. Wisi dziś nad drogą prowadzącą do Lwowa i do Kijowa. W czasie II wojny światowej Zamek Oleski znów doświadczył rzeczy najgorszych. Plądrowania, rabunku, niszczenia. W 1961 roku nieoczekiwanie łaskawy los pochylił się nad tym wyjątkowym zabytkiem. Postanowiono tu umieścić filię Lwowskiej Galerii Sztuki i zaczęto z całego Podola, Wołynia, Pokucia zwozić tu różne dzieła sztuki. Ponieważ był to czas wzmożonej ateizacji Ukrainy, niszczenia kościołów, klasztorów i cerkwi, zwożono tutaj z tych świątyń piękne rzeźby sakralne, fragmenty ołtarzy, ikony, a później również meble, porcelanę, również destrukty rzeźb piaskowcowych. Aż wreszcie wielkie obrazy batalistyczne i rodzajowe, między innymi słynną bitwę pod Wiedniem pędzla Altomoltiego z 1692 roku, która powstała w Żółkwi, w tamtejszej kolegiacie pod dyktando samego Sobieskiego. W ten sposób w Zamku Oleskim powstała jedna z najświetniejszych galerii sztuki barokowej. Kolekcja wybitnych osiągnięć artystycznych dawnej Rzeczypospolitej. Tu oprócz portretów, obrazów, między innymi portretów Sobieskich, Daniłowiczów, jest wiele genialnych rzeźb pindzla, raz znakomite popiersie Barbary Radziwiłłówny. Oprócz zamku w Olesku do cennych zabytków należą Kościół Świętej Trójcy i klasztor kapucynów, ufundowany przez Rzewuskich. Dziś też magazyn muzealny.
tu z Zamku Oleskiego widać przy dobrej pogodzie wioskę Sokołówka, gdzie w chłopskiej chacie w 1665 roku umierał z ran odniesionych pod stawiszczem pogromca Szwedów, hetman Stefan Czarniecki. Dziesięć kilometrów od Oleska leżą Podchorce. Tu znajduje się jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich dawnej Rzeczpospolitej. Rezydencja zwana Wersalem Podola została wzniesiona przez ród Koniec Polskich w latach 1635-1640 przez włoskiego architekta Dell'Acque. Główny pomysłodawca i budowniczy tego pałacu, Stanisław Koniec Polski, podróżnik, fascynował się architekturą zamków północnych Włoch i Francji, szczególnie zamków nad Loarą, i postanowił tu na Podolu wznieść taki zamek w stylu francuskim. Zamek Podhorce, wystawiony przez Koniec Polskich, a sławny z urodzenia matki Jana III, leży w cyrkule złoczowskim na trakcie ze Lwowa do Brodów. W jednej z tych sal jest biblioteka założona przez dziada Koniec Polskich i zawiera ona w sobie rzadkie rękopisma dotyczące historii narodu, pomiędzy którymi najciekawszy jest rękopism Wyprawy Wiedeńskiej i z niego też przytaczamy wyjątki. Wyjechali Polacy z królem na wojnę. Dosyć strojno i z pompą wieźli siodła grzecznie oprawne, rzędy piękne, konie dobre, śmiałe, chociaż nie niemieckiej frezy. Na te konie można wielce w wojnie rachować, gdyż koń jest orężem żywym, który przydaje do sił człowieczych chyżości i czyni je kawalerskimi z piechotą. Mieli kasanki i inne szaty różnej barwy, złotem i srebrem świetnie osadzone, futra lamparcie i niedźwiedzie, słowem strasznie dla nieprzyjaciela i srodzy. Jan III, król Polski, Europy, słońce, księżyca otomańskiego zaćmienie, piorun wschodnich krajów, odebrał swój początek od jaśnie wielmożnej i starożytnej familii Sobieskich. Matka go wydała na świat, idąca z jaśnie wielmożnej i starożytnej rodziny Żółkiewskich. W skład kompleksu pałacowego wchodzą zamek, park francuski i włoski oraz rozbudowane fortyfikacje z bastionami. Na końcu długiej alei, która wiedzie od pałacu, znajduje się barokowo-klasycystyczna świątynia, przypominająca w miniaturze watykańską bazylikę świętego Piotra w kształcie rotundy z wyniosłą kopułą i monumentalną kolumnadą koryncką, która podpiera portyk i attykę. Dzieło Koniec Polskich kontynuował w Podhorcach Wacław Rzewuski. Był to wielki miłośnik kultury antycznej, mecenas sztuki i on to postanowił stworzyć w Podhorcach przybytek nauk i sztuk oraz cennych pamiątek narodowych. Zgromadził tu cenne księgi i manuskrypty. Urządził tu imponującą zbrojownię, kolekcję sreber, buław hetmańskich. Gromadził też szczególnie pamiątki posobieskich. Urządził tu galerię obrazów, w której nieobce były takie nazwiska jak Rembrandt, Tycjan czy Van Eyck. Był tam też wspaniały zbiór portretów magnackich, którymi zgodnie z ówczesną modą obwieszano ściany pokoi, zwłaszcza w sali
karmazynowej i złotej. Do Podchorzec zjeżdżali podziwiać przepych tego pałacu polscy i europejscy arystokraci. Tu odbyło się między innymi bardzo wystawne, huczne wesele Karola Radziwiłła, panie kochanku. Tu bywał też cesarz Austrii Franciszek I. W pałacu mieszkali sławni rzewuscy. Seweryn, targowiczanin, i Wacław, emir, bohater mickiewiczowskiego Farysa i bohater dziejów Wacława Rzewuskiego. Rzewuscy wśród polskich arystokratów uchodzili za intelektualistów, bo było wśród nich wiele mecenasów sztuki, którzy gromadzili wspaniałe zbiory. I ukuło się nawet powiedzenie: z Chreptowiczem żyć, z Radziwiłłem pić, z Ogieńskimi jadać, a z Rzewuskimi gadać. Część wspaniałych zbiorów zamku w Podchorcach uratował ostatni właściciel tego zamku, Roman Sanguszko. Otóż, gdy wybuchła II wojna światowa, we wrześniu, wiedziony przeczuciem, kazał załadować na ciężarówki część zbiorów. I konwój ruszył w kierunku Gumnisk pod Tarnowem, gdzie był zamek Sanguszków. Ale w pewnym momencie Sanguszko zdecydował, żeby konwój skręcił w kierunku granicy rumuńskiej. I w ten sposób zbiory zostały uratowane. Dziś znajdują się w Brazylii, w São Paulo, gdzie powstała Fundacja Sanguszków, która strzeże tych dóbr narodowych. Były tu wspaniałe sale o pysznym zdobnictwie. Od koloru tapet nazywane salą karmazynową, złotą, zieloną. Była też tu sala chińska, piękna, dębowa biblioteka i jadalnia o pięknych obrazach. Dziś te sale są w rozpaczliwym stanie. Ze ścian zerwano jedwabne tkaniny, brokaty i złocenia. Spalono błazerie. Nie ma po nich ani śladu. Ostały się tylko marmurowe portale, których nie sposób było wyrwać, porąbać i spalić. Zamki w Olesku i Podchorcach splata ze sobą historia, głównie przez biografię właścicieli. Koniec Polskich, Sobieskich, Rzewuskich. Zamki te broniły nie tylko granic Polski przed różnymi inwazjami, ale broniły też pamięci narodu polskiego. Bo tu gromadzono archiwa i wspaniałe zbiory świadczące o wielkości Rzeczpospolitej.